Siemanko drodzy widzowie, dzisiaj odcinek z naprawy tego Johna bez koła. No i wczoraj porozbierałem to wszystko, pomyłem, popatrzyłem co potrzeba kupić. No i co, rozleciało się to dolne łożysko. Czuję coś. Jak tu mamy, o, a zaraz zasłaniam kamerkę. Jak tutaj mamy tą dziurkę, co wylatuje smar. Jest to łożysko. Nie to takie łożysko się rozleciało. Kury sobie łażą, sąsiadowe. To chyba powinny być tutaj jakieś korki, bo ten smar, wychodząc tą dziurką, on się nie rozchodzi na łożysko, tylko idzie sobie w dół i w ogóle nie smaruje tego łożyska. I chyba to jest przyczyną, że to łożysko się tu rozleciało, nie? No pokupiłem te łożyska, uszczelniacze, nowe krzyżaki, wszystko. No i tu już w sumie składam to, nie? No i muszę tutaj zakorkować te dwa te, bo tak to ten smar się nie rozchodzi w ogóle na to łożysko. I to chyba była główna przyczyna, bo ja to smarowałem, nie? Kalamitka jest, ale ten smar właśnie wyłaził tu na zewnątrz, dlatego to cały czas było takie usmarkane. No i teraz zakładam krzyżak, tylko się zastanawiałem, w którą stronę kalamitka, czy w dobrą. Tak jak teraz musi być, bo tak, tu idzie do zwolnicy. Tak, tak jak teraz, bo jak się skręci koła, o, to będzie dostępna tu. Dobra, to tak jak teraz. No i pozakładam te krzyżaki nowe. O, tutaj trochę wypiłowało. Wypiłowało ładnie. Ale to nie przeszkadza w niczym. No i co? Poskładam. Poskładam, o. O-ringi takie są nowe. Tutaj dwa takie i dwa takie. Bo te są innej firmy i te są innej firmy, nie? No, no i ten o-ring idzie tutaj, a te są nowe, lepsze, bo mają cztery te wargi, a tamte miały tylko podwójne. No i trochę z tej strony leciał olej i trochę z drugiej strony, tutaj od strony tego, od strony zwolnicy, nie? Dobra. O, będzie można wbić. I teraz będzie, nie będzie leciało. No tutaj już mam powbijane bieżnie od łożyska. No i łożyska mamy, o, takie łożyska. Tylko musiałem pewną przeróbkę zastosować, ale to już tajemnica. Dla mnie ona zostaje, ale taka tajemnica jest, że takie łożysko nasze polskie kosztuje dobre jakieś tam w miarę, no 5 dyszek można powiedzieć, a takie co oryginalne, no nie oryginalne John Deere, tylko jakiś zamiennik, kosztuje 200. No ale ja taki sobie tu pewien patent zastosowałem, że mam założone polskie łożyska, nie calowe, ale też normalnie takie stożkowe, jak powinny być. I mnie to kosztowało 600 zł mniej, można powiedzieć. Także na obie strony, nie? Bo wszystko porobię, żeby to już było od A do Z dobrze zrobione, nie? No ale ta tajemnica zostaje dla mnie. Nie wszystkim trzeba się chwalić. I tyle. No, ale ogólnie taka przeróbka jest, że kiedykolwiek mi się rozleci, pojadę do sklepu i kupię takie łożysko. A te takie, co są tutaj zastosowane, no to trzeba zamówić, bo na miejscu rzadko gdzie będzie po prostu, nie? No, i sobie tak zrobię, że będzie jak należy. A jaki patent, to nie powiem wam. Nie powiem wam i koniec, no. Jak ktoś kumaty, to się domyśli, co mogłem tu zrobić, ale łożysko jest polskie zastosowane, a tak to są calowe łożyska, nie? Tutaj, ale na takim też będzie ok. Powiem wam, co się nawojowałem, już się cimno nawet zrobiło,
tyle czasu mi zeszło, żeby te krzyżaki pozakładać. No nie chciały wchodzić i a to za długie teoretycznie. Zabezpieczenia trzeba było troszkę lizać, żeby to fajnie pasowało. No i co? Tu już mam wszystko złożone. O, krzyżaki posmarowane, zabezpieczone. O-ring tam jest założony. Bieżnie podłożyska. No i teraz będę zwrotnicę zakładał. I tyle. O, teraz fajnie ciasno sobie chodzi. No i patrz, ta strona była smarowana, tak jak i tamta, ale o. Ja mówię, co tam ten, a tu jest korek, zakorkowane było, a tam ani u góry, ani na dole korka nie było. Dlatego to się rozleciało, bo mimo smarowania, ten smar w ogóle łożyska nie smarował, nie? Bo korków nie było. No tutaj od razu rozbiorę, pokupiłem na drugą stronę tak samo. No i tu o-ring pójdzie z jednej, z drugiej, nowe krzyżaki, nowe łożyska i będzie jak należy wszystko, nie? No, wtedy będzie dobrze. I powiem wam, że doszedłem, że to było zamienione, bo to było na dole, a tam, a to u góry. No i to źle było. Tutaj jak teraz sobie włożę później, dotnę sobie plazmą takie dekielki i po prostu przyłapę z jednej, przyłapę z drugiej, bo nie ma co tu takiego wsadzić, a jakiekolwiek, nie wiem, zatyczki będą, jak ciśnienie smaru będzie szło, no to będzie się obcierało po prostu, nie? Te zatyczki to sobie utnę plazmą, po prostu plasterek jakieś tam 2 mm, no i przyłapę z jednej, skręcę koła, przyłapę z drugiej, no i ten, i no bo tak to zatyczka, to ciśnienie będzie wypychało, nie? Niepotrzebnie. A tak jak będzie przyłapane od góry, tak samo tu sobie bzyknę i już. No, już tu mam poskładane wszystko jak należy. Teraz tylko to jeszcze wkładam od dołu z łożyskiem. No i już zwrotnica cała siedzi. No i teraz składam układ planetarny. Wszystko wymyte, wyczyszczone, nowy o-ring tutaj idzie też, o, tutaj nowy o-ring też zakupiłem, wszystko wyczyszczone i będziemy składać. I o-ring, o, nóweczka też wejdzie i powinno wszystko być ok. Także już to poskładam i mam gotowe, mogę zalewać olejem i koło zakładam i tyle. I teraz jeszcze docinam śruby, bo tamtych nie mogłem odkręcić i rozwierciłem, o, to jest ta śruba. No i pan mi dzisiaj dał, ale no takie mi dał, że za duży łepek, nie? No a nie ma nic takiego, no to muszę potraktować przecinarką niestety. No i co? Wszystko mam poskręcane i tutaj zrobiłem tą śrubę tak, że wkręciłem i dopiero później szlifierką obciąłem i tyle. I jeszcze tam zostało do kręcenia, czy tam odkręcenia. Także nie będzie problemu. Podlewarowałem, zakładam koło, okręcę korkiem, no i będę lał olej i mamy teoretycznie gotowe. A, jeszcze tylko czujnik kąta skrętu przekręcę od nawigacji. I chyba się udało. Chyba się udało. Dobra. Koło przykręcone. Teraz odpalę. Przejadę, żeby było korek spustowy, żeby był w tej pozycji. No bo zazwyczaj oleju tak się leje, żeby było pół zwolnicy. Nawet tu widać, nie? Pół zwolnicy i tyle. Olej hydrauliczno-przekładniowy będę lał. Wcześniej sobie nawet agro-utto. Wcześniej sobie nawet tą felgę umyłem z tego oleju. Tak to wygląda, nawet czysto wszystko umyte. No i co?
Chyba się udało, ale zaraz zobaczymy. Aha. No i John Deere już na czterech kołach. Odkręcam korek i leję olej. Klejek, wężyk i lejemy. Jak się przeleje, to znaczy, że już, nie? No i John Deere już o własnych siłach przejechał się kawałek. Jutro rano tylko jeszcze te dekielki wstawię, bo to była główna przyczyna, że mimo, że ja smarowałem tutaj tą zwrotnicę, to ten smar wyłaził tu na wierzch, a nie smarował w ogóle łożyska, przez to, że ktoś, jak już ktoś tu grzebał, to nie założył tych dekli. No i to dolne łożysko się wtedy rozleciało. Przez to urwało się, krzyżaki się pourywały, rozwaliły się krzyżaki, no i odpadło koło, tak? Trzymało się tylko na drążku, nie? No i taka robota właśnie. Ale teraz jest wszystko, uszczelniacze nowe, łożyska góra-dół nowe, nowe krzyżaki. Ten uszczelniacz, tamten uszczelniacz, nowy olej zalany, także tutaj jest wszystko, wydaje mi się, że ok. No i powinno być dobrze, nie? Na drugą stronę tak samo kupiłem wszystko. Tak samo, tylko że tutaj było suche jeszcze tędy, nie? Ale to jak już rozbiorę, to będę wiedział, co tam jest, nie? Na pewno tu mam pokupione na tą stronę wszystko to, co było tam potrzebne. Tylko że tutaj są dekle i tak jak ja tu smarowałem, no to się smarowało. I dlatego ta strona się nie rozleciała. Także John Deere już jeździ o własnych siłach. Elegancko wszystko się skręca. O, dziękuję za oglądanie. Dzisiaj taki filmik. Nie miałem czasu tak naprawdę nagrywać, bo chciałem to jak najszybciej zrobić. No i taki jest, bo jest, ale jest. Także John Deere ogarnięty. Zanim to wszystko pokupiłem, zanim co, to czasu zeszło. Później się z tymi krzyżakami męczyłem, no ale się udało i jest zrobione. Jutro jedziemy siać. Także dzięki za oglądanie. Pozdro.